Witajcie. Dzisiaj wirujemy miód lipowy. Lipa już u nas, no prawie już przestała nektarować, przykwitła, więc już odbieramy. Tam, gdzie są pełne korpusy, poszyty miód odwirujemy i co? Już pewnie będzie koniec. Czekamy na nawódź. Zobaczymy. Bo nie wiem, jak tam ta sława chyba nawódź będzie. W ubiegłym roku też nie za bardzo było. No ale co? Wirujemy miód z tych pełnych korpusów, bo niektóre jeszcze nie są do końca poszyte. O, zobaczcie. Taki miodzik mamy lipowy. A tu mi pszczółka wsiadła. Rzucę ją sobie do... O, na rameczki. Miodzik mamy taki ciemniejszy. Nie wiem, bo chyba troszkę jeszcze faceli kwitnie. I doniosły faceli, ale w smaku i w zapachu normalnie tutaj w pracowni to nam się roznosi taką lipą. Że naprawdę. Tutaj wlałem chyba 3 wiadra. To troszkę taki jaśniejszy widać jest. Także to wygląda. A, no. No i pracownię już mamy skończoną. Jak sami widzicie. Tak nam się prezentuje. Szalóweczka. Szalóweczka po prostu została położona na dwóch ścianach. O, tak to jest trochę bałagan, no, ale tu cały czas wirujemy. Wyszłem teraz na zewnątrz, ale zaczęło padać. I troszkę zmokłe, bo jeszcze przeszłem dla pewności na pasiekę upewnić się, czy wszystko zabrałem i czy zdarzyło mi się już raz kula nie przykryć, ale nic się nie stało. Tak mamy, nasza pracownia wygląda. Fajnie. Mamy już takie miejsce. Nawet woda jest. Tu założyłem taką lampę. Jak jakiś komar wpadnie, to po prostu ciupnie go. No i co? No i tak chciałem pokazać moje miody. Tutaj mam na palecie akację. Akacja, ale akacja taka jakaś ciemna wyszła. Nie wiem, nie robiłem próby pyłkowej, ale na pewno wiem, że, bo mam, tak jak wcześniej wspominałem, bardzo dużo faceli. Tam kolega posiał chyba 5 hektary ma tej faceli, także to będzie wszystko z domieszku faceli. I co? No i taki troszkę poszyty facelią. Co prawda on już zaczyna krystalizować, albo już skrystalizował. Oh, no, kończy krystalizowanie. Także taki ciemniejszy, no ale to jest akacja. Smaku czuć akację, tylko z domieszką na pewno faceli. Ktoś tam mówił, że kilka dni była spać liściasta, także podobno nasze pszczółki też pewnie poszły na tą spać. Co chciałem powiedzieć jeszcze? Robimy zapasy cukru. Cukier różnego gatunku w tym roku. Nasz ten polski cukier jest strasznie drogi. Nie wiem, tam mam 1/4 tego cukru. I tak zbieram, no jeszcze nam trzeba trochę tego cukru, żeby zakarmić nasze dziewczynki na zimę. Ale też tak pomyślałem sobie, czy czasami nie kupimy inwertu. Bo ten inwert w sumie też jest drogi, nie wiem, nie zimowałem nigdy na inwercie, ale tylko tyle, że jest mniej roboty. Nie trzeba go po prostu w pralkę ładować i mieszać, jak my to bierzemy w palce prania. Także tak to wygląda. O, miodarka zakończyła cykl. Już za chwilę o wiadereczko miodu. Fajne. Ładnie poszyte ramki. Ładnie są poszyte. O, może na 70-75% są poszyte. Miód jest dojrzały, ale jest taki jakiś bardziej lejący, bo to chyba lipa i dlatego postoi kilka dni
beczce, to po prostu dojdzie do tego. Zresztą mam reflektometr, mogę zmierzyć w każdej chwili. Poprzedni wirowałem, to była ta akacja ciemna. No to miała ile? 17,5, Holincia, tak? 17,5. Zobaczymy tutaj. Także fajny miodzik. Tylko brak klienta. Koszty nie jednak są. Sama pracownia, no jeszcze nie skończyłem, bo o, zostało mi woda, kanalizacja, wszystko jest zrobione. Zostało mi jeszcze obróbka tych drzwi i tak szczerze powiem, nie mam pomysłu czym, czy blachą, czy jakąś płytą, czy szalówkę kupić, ale nie wiem, na razie jest szczelnie wszystko zrobione, opiankowane, jest szczelna. No to powiem tak, cena nie jest mała, żeby zrobić takie coś. Wyszło mi około 6,5 tysiąca w takim stanie, jak jest. Także wszystko jest cholernie drogie. A podłogę zrobiłem taką, bo nie pokazywałem. Także wszystko jest elegancko zrobione. No i co? Wiaderko już zapełnia mi się, także kończę, bo będę musiał podstawić następne. I co, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.